Od tego, w kim podkochuje się, szeli poszokujące fakty, o których nie miałeś pojęcia. Swoją drogą, ciekawe, ile z tych faktów wiedziałeś wcześniej. Uwierz mi, że znalezienie aż tak dużej ilości faktów o jednym zadymiarzu było naprawdę ciężkie. Więc doceń to łapką w górę i subskrypcją. Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Shelly i Jackie mają tego samego aktora głosowego. Shellka miała 13 nerfów i 15 buffów. Zanim Shelly została dodana do gry, początkowo miała mieć nazwę Sherry. Shelly jest postacią, którą grał każdy. Mianowicie bez zagrania nią chociaż jednej gierki nie ma możliwości, aby zagrać innym zadymiarzem. Shelly miała kiedyś kurczaka w jednym z jej szkiców koncepcyjnych. Jednak został on porzucony i aktualnie koncept jej postaci widnieje bez kurczaków. Mimo że Star Shelly była kiedyś darmową skórką, to obecnie jest bardzo limitowana i wielu graczy chciałoby ją mieć na swoim koncie. Shelly nie przyjdzie do twojego domu w nocy, gdy śpisz, jeśli polubisz i zasubskrybujesz. Shellka jest postacią, która miała najwięcej zmian, zamysłów czy koncepcji, zanim została dodana. Spowodowane jest to tym, gdyż jest jedną z pierwszych postaci. A co za tym idzie, twórcy Brawl Stars nie mogli się do końca zdecydować, jak ona ma finalnie wyglądać. Shelly obecnie ma aż 15 skinów. W globalnej wersji Brawl Stars rozbójniczka Shelly jest darmowym skinem dla każdego nowego konta, a w Chinach natomiast jest nią skin PS że Shelly. Shelly jest jedynym zadymiarzem, który ma białe tło na awatarze. Nasza bohaterka ma aż 21 linii głosowych. Oto kilka z nich. Let's go! Let's go get him! Let's do this! Bling bling! Incredible! Istnieje prawdopodobieństwo, że podkochuje się w kolcie. PS, że Shelly była pierwszą skórką, która była dostępna bezpłatnie po ukończeniu wyzwania. Czy wiesz, że Shelly była możliwa do gry również w innej grze niż Brawl Stars? A dokładniej z okazji globalnej premiery była dostępna również w grze Clash Royale. Każdy podstawowy atak Shelly wystrzeliwuje 12 pocisków, natomiast w przypadku ulta lub superataku, jak zwał, tak zwał, wystrzeliwuje około 30 pocisków. Broń, którą walczy Shelly, nazywa się śrutówka. Plaster, czyli jej gwiezdna moc, leczy ją o 1998 punktów życia, gdy jej zdrowie spadnie poniżej 40%. Imię Shelly pochodzi od anglojęzycznej nazwy śrutu, czyli shell, który służy jej jako pociski do strzelby. Shelly jest jedną z kilku postaci, która ma cytaty w innym języku niż język angielski. Shelly prawdopodobnie jest latynoską, może o tym świadczyć ciemniejszy kolor skóry i cytaty w języku hiszpańskim. Shelly posiada czarnego kota o imieniu Kit, widać go przykładowo przy przebraniu Wiedźma Shelly. Nazwa drugiej gwiezdnej mocy Shelly, czyli plaster, odnosi się do rzeczywistego plastra, który ma na swoim policzku. Shelly potrzebuje dokładnie 18 kostek mocy, aby zabić Franka na maksymalnej mocy jednym strzałem. Kiedy odwrócisz Shelly o 360 stopni, to można zauważyć, że tył jej włosów przypomina kształtem jakąś roślinę, przykładowo może być to kwiat. Aktorka, która dubbingowała Shelly, nazywa się Sandra Espinoza. Dynamite z jedną kostką mocy może zostawić Shelly dokładnie jeden punkt życia, jeśli rzuci trzeci atak w odpowiednim momencie. Przy maksymalnym zasięgu atak Shelly zazwyczaj zadaje 600 obrażeń, ale jeśli bardzo się skupisz i trafisz dokładnie, możesz zadawać nawet 1200 obrażeń. Dzieje się tak dlatego, gdyż zamiast jednej trafiają dwie kule, jednak jest haczyk. Jeśli celujesz automatycznie, nie stanie się to nigdy, gdyż automatyczne strzelanie kieruje celownik w sam środek, więc jeśli chcesz zadawać więcej obrażeń, grając Shelly na daleką odległość, celuj ręcznie. Jako dodatek powiem, że ten trik można również wykorzystać grając Bullem czy Darylem. Zanim Shelly pojawiła się w Brawl Stars, była ona jedną z głównych postaci we wcześniejszej grze Supercella nazywającej się Slugfest. Shelly, Colt i Spike to postacie, które należą do gangu z Dzikiego Zachodu z fabuły Brawl Starsowej. Pierwotna nazwa superataku Shelly to Super Shell, jak można łatwo zauważyć, wyraźnie nawiązuje to do nazwy firmy, która stworzyła Brawl Stars, czyli Supercell. Najdroższym skinem do Shelly jest skin
o nazwie Czarownica Shelly i skórka ta kosztuje aż 199 gemów. Jednak moim zdaniem dużo więcej warta jest Star Shelly, która ma ogromną wartość kolekcjonerską, gdyż nie da się jej już zdobyć. Na pierwszym poziomie mocy Shelly ma tylko 3700 HP, biorąc pod uwagę jej zasięg, jest to naprawdę bardzo mało. Shelly wraz z Coltem i Poco to główni bohaterowie Brawl Stars, trójca ta jest najczęściej pokazywana i promowana przez twórców gry, co czyni naszą bohaterkę jednym z najpopularniejszych zadymiarzy ever. Shelly ma tak naprawdę na nazwisko Shotgun, wiemy o tym dzięki specjalnej rozmowie przeprowadzonej w formie wywiadu z projektantem gry o imieniu Paul. Z mojego śledztwa wynika, że Shelly jest w wieku około 20 lat i posiada około 158 centymetrów wzrostu. Pierwszym skinem, który powstał do Shelly, była Star Shelly i można było ją zdobyć za darmo, rejestrując się do gry przed 2019 rokiem. Aktualnie najlepsi gracze na Shellce mają po 1500 pucharków, całkiem sporo swoją drogą, biorąc pod uwagę, że powyżej 1000 to już trzeba cały czas wygrywać, żeby cokolwiek wbijać. Jeśli chodzi o pick rate, czyli jak często procentowo jest wybierana przez graczy w stosunku do innych zadymiarzy, to wynosi on 1,53%. Shellka jest jednym z najbardziej hejtowanych zadymiarzy w grze. Prawdopodobnie spowodowane jest to jej superatakiem lub po prostu przez takich nerdzików, którzy jedyne co robią, to kampią z naładowanym ultem i czekają, aż ktoś do nich podejdzie. Wiem, że dzisiaj wydaje się to dziwne, ale na początku Brawl Stars El Primo był zdecydowanie najlepszym i najbardziej kontrowersyjnym zadymiarzem w grze. Ludzie po prostu nie wiedzieli, jak na niego grać i w jaki sposób sobie z nim radzić. A mówię o tym dlatego, że właśnie wtedy powstała Shelly, która miała być taką kontrą na niezbalansowanego El Primo. Nie dość, że tak jak teraz biła dużo na blisko, to dodatkowo jej damage na daleko był bardzo duży, znacznie większy niż teraz. Aktualnie bije tak mało na daleko, gdyż 16 sierpnia 2017 roku Supercell wprowadził ogromne nerfy dla Shellki, gdzie m.in. jej czas przeładowania został zwiększony do 1,5 sekundy. Uwierzcie mi, że to naprawdę dużo. W końcu przypomnijcie sobie, ile razy nie zabiliście kogoś, bo zabrakło wam milisekundy do przeładowania kolejnego strzału. Dodatkowo jej zasięg został wtedy zmniejszony, a pociski od tamtej pory miały większy rozrzut. Kolejnym faktem jest to, że gdy 6 czerwca 2018 roku Supercell dodał nowy Star Power do Shelly, czyli Plaster, była ona uważana za najpotężniejszego zadymiarza w grze. Plaster nie był wtedy znerfiony, co oznaczało, że nie leczyła się tak jak teraz o 1998 punktów życia, tylko co 20 sekund mogła uleczyć się do full HP. Można więc powiedzieć, że była lekkim oszustwem, gdyż grający nią ludzie mieli kilka żyć. Jeśli dotrwałeś do końca tego filmu, napisz w komentarzu Shelly Sigma, a ja przypnę ci serduszko. Dzięki za uwagę. Koniecznie subskrybuj.